Dzień dobry, cześć i czołem, kochani, witajcie na kolejnej wyprawie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać i że wszystko fokusuje mi tutaj elegancko. Jestem znowu na plaży. Dzisiaj będzie powoli. Wezmę sobie to wszystko na luzaczku. Mam 40 minut chyba do wschodu słońca. Jak widzicie, niebo już się tam otwiera. Mam nadzieję, że będzie dobre światło. I będziemy mogli sfotografować jakieś fajne ptaki. Ale tak jak mówię, dzisiaj wszystko na spokojnie, bez żadnej spiny. Później zjemy jakieś śniadanie. Więc dobra, zapraszam Was na odcinek. I lecimy. Mam przed sobą w oddali armię ostrygojadów. Słońce będzie wstawało gdzieś mniej więcej tam, ale jest 100% zachmurzone z tego co tu widzę. Może uda mi się troszeczkę przemieścić bardziej tam w stronę nich. Fajna pogoda, bo nie ma wiaterku. Nie nikogo na plaży, co jest najważniejsze, więc tylko teraz czekać na fajny. Fajnie by było, jakby było jakieś dobre światło. No ale nie zawsze jest tak, jak jest. Ważne, że nie pada. Dobra, spróbuję tam troszeczkę się podejść, żeby ich nie wystraszyć. Może uda się jakieś fajne zdjęcie zrobić. Już prawie wschód słońca. Trochę jeszcze cisza i spokój, ale jest odpływ, więc zaraz pewnie zacznie się żerowanie. Fajny dzień, nie ma wiatru. Fajny poranek. Udało mi się tam sfilmować jakąś drobnicę. Parę ostrygojadów. No i czekam dalej. Leżę już tutaj, nie wiem, dobre pół godzinki. Niebo nabiera kolorów. Szkoda, że jest tak pochmurno. No ale nie można mieć wszystkiego przecież. Tam oddali jej tą sieweczkę. Spróbuję się tam troszkę podkraść bliżej. Może uda się jakąś fajną fotę dzisiaj tego właśnie zrobić ptaszka. I trochę nagrać go i wam oczywiście pokazać. Spróbuję się podkraść. Thank you.
Siweczki. Nawet dwie. Polują sobie. Fajnie je widzieć, fajnie je zobaczyć. Fajnie je znowu móc fotografować. Już po wschodzie słońca, ale jak widzicie, temperatura światła jest cały czas ta sama. Totalnie zachmurzone. Nic się, żadne promie słońca nie przebija, więc jest strasznie płasko. No niestety, tak to właśnie jest. Poleżę tu jeszcze chwilę. Poobserwuję, może coś innego się pojawi jeszcze. No i tyle. Fajny poranek. Z aparatem. I ptaszkami nad morzem. Jedynie co mnie denerwuje, to jest to te wszystkie skaczące robale. Masakra. Miliardy tych tutaj jest. No ale właśnie dlatego żerują tutaj właśnie te małe ptaszki i nie tylko. Dobra. Próbuję focić dalej. No i dobra, zostawiam sieweczki i chyba czas na śniadanie. Tak mi się coś wydaje. Może coś przekąszę. Czemu nie? I wtedy się możemy jeszcze później troszkę poruszyć, oglądać zanim zakończę ten odcinek. Tylko sobie gdzieś fajne miejsce znajdę na tej plaży. Widzicie niebo zachmurzone całkiem. Zero światła generalnie. No i tak, dobra. Czas na śniadanie.
Więc tak, kochani, śniadanie gotowe. Piękna sceneria, odpływ mega. Widzę, że przyleciały czaple. Może po śniadaniu uda mi się jeszcze coś tam nagrać dla was. Pokazać wam je. Sieweczki zarąbiste. Mega mi się podoba ten mały ptaszek. Kolorowy, ciężko go wypatrzeć. Trzeba być wcześnie rano, żeby sobie trochę polezać. Leżałem dobre półtora godziny. Pogoda fantastyczna, zero wiatru tak naprawdę. No udany wypad, udany poranek. Jestem mega zadowolony. Zdjęcia te będą chyba konkretne. Jedynie czego brakowało to tego wschodu słońca. No ale... Znaczy wschód słońca był, ale nie było tego światła, o którym myślałem, że będzie. No trudno. Wiem do końca i spróbuję wam pokazać jeszcze te czaple. Jak będę wracał do samochodu, może jeszcze coś uda nagrać i sfotografować. Tymczasem... zgłodniałem. Jest dopiero w pół do ósmej. Siedzę tu od czwartej. Także parę godzin fajnie spędzonych. Naturą. Tutaj mam dwie czaple siwe chyba przed sobą, z tego co widzę daleko. Parę białych. I ludzi, którzy idą się kąpać. Nie wiem, czy to widać. Pokażę wam. Ludzie przyjechali sobie popływać. Mega odpływ już jest generalnie. I z tego co widzę właśnie, jest ptaków coraz więcej. Mam jeszcze sporo czasu, więc sobie jeszcze gdzieś poczaję. Sorry, że tak może być długi ten odcinek. Staram się dużo nie gadać dzisiaj, ale... spotkałem pewnego pana. Pytał mnie, bo widział tutaj na piasku właśnie parę gniazd. Więc staram się patrzeć pod nogi, żeby tutaj przypadkiem niczego nie zdeptać i nie rozdeptać. Spróbuję wam pokazać teraz te czaple. Dosyć blisko tych czapli, jednak leży troszeczkę wyżej niż poziom wody, bo plaża schodzi trochę w dół.
Ale bliżej nie... Nie ma szans, żebym tam poszedł. Bo się po prostu wystraszam. Tam widzę jedna biała czapla. I te dwie szale. Może uda się coś nagrać. Jak polują. Pełno tego robactwa tutaj. Skacze to cholerstwo. Muszę mieć cały czas zamknięte usta, żeby mi to do ryja nie wpadło, że tak powiem brzydko. I trochę to deprymuje. Ale taka jest natura po prostu i nic z tym nie zrobię. Z czaplami mało akcji. Jak na razie. Ale leżę tu dopiero 3 minuty. Może teraz. Jedna czapla leciała, podeszła trochę bliżej z innej strony jakby. I zobaczę, została jeszcze jedna, zobaczę czy uda mi się ją jakoś fajnie jeszcze nagrać albo sfotografować. No i dobra kochani, tu się zakończy moja przygoda na dzisiaj. Fantastyczny wypad w teren, na plaży. Siewki, mega wypas, czaple i tak dalej. Pogoda fantastyczna, nie wieje, nie leje jak to w Finlandii, więc no tyle. Wziąłem tak czy siak, wziąłem nieprzemakalne spodnie i kurtkę, więc pomogło mi to po prostu leżeć na piasku. Na plaży nie musiałem zazwyczaj... Musiałem nawet używać karimaty, bo i tak było ciepło. No i tyle. Komentujcie oczywiście zdjęcia. Czy wam się podobały, czy nie. Oczywiście to jest kwestia gustu. Ale dajcie znać, co myślicie o takim wypadzie. I widzimy się następnym razem. To chyba tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli jesteś nowy, podoba ci się to, co robię i jak to robię i nie widziałeś moich wcześniejszych filmów, więc bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście po tym możesz zalajkować i zostawić subskrypcję oraz kliknąć w dzwoneczek, to będziesz na bieżąco z moimi materiałami. A wam jeszcze raz dzięki. Do następnego razu, trzymajcie się i pamiętajcie, wychodźcie ze swoimi aparatami. Czekam na wasze filmy. Trzymajcie się, na razie, hej.